Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj gra Barbershop, Manojek Barbershop, czyli fryzjer do brody, czyli goli broda tak zwany. I rozwiąże się tajemnica mojej brody, więc intro. Tak, więc dzisiaj zagram sobie w Barbershopa, czyli jedną z takich fajowych, śmiesznych giereczek darmowych do tego, w której wcielamy się w postać jakiejś fajniusiej osoby. I dzisiaj będziemy golić brody, czyli coś, co jest mi i wam pewnie związanych ze mną całkiem znane, bo jak wiecie, w ostatnim czasie dopuściłem się wielkiej zbrodni, czyli zgolenia brody. Swoją brodę zgoliłem pierwszy raz od 3 lat albo od 2 lat. Ogólnie w przeciągu 5 czy 6 ostatnich lat miałem zgoloną brodę tak na łyso tylko 2 razy. I były to 2 najgorsze dni w moim życiu i okres zaraz później. Nie pytajcie, dlaczego to zrobiłem. Po prostu chcąc troszkę skrócić swoją brodę, przyciąłem za bardzo w jednym momencie i miałem tutaj łyso, a tu nie łyso i musiałem obciąć wszystko niestety. A poza tym wpadłem na pomysł, że będę lepiej wyglądał tak, ale absolutnie już tak nigdy nie pomyślę. Więc przechodzimy do gry. Musimy, tutaj siedzi na naszym fotelu Orville Simmons, który chce, żebyśmy go ścięli na The Lazy. The Lazy to jest fryzura taka, zobaczcie, taka po prostu, że ucinamy mu wszystko trymerem czy tam maszynką i to tyle. Taki leniuszek, tak zwany taki 3-2-dniowy zarost maksymalnie, więc myślę, że tutaj żadnej jakiejś wyższej techniki, o Jezu, uciąłem mu oko, wyższej techniki ścinania tutaj brody nie ma, więc szybko to nam pójdzie, poradzimy sobie. No i właśnie, o co w tej gierce chodzi? Ta gierka chodzi właśnie o to, żeby golić ludzi i coraz to nowe będziemy odkrywali, fryzury i tak dalej, więc tak, performance tutaj się liczy, dostaliśmy koronę za dokładność, za szybkość, też całkiem nieźle, ja grałem przed chwilką sobie kilka razy, obcięłem kogoś i w sumie wyszło całkiem fajnie, 65 minus 5 dolarów za to, że ociliśmy mu oko, ale myślę, że się nie obraził, Orville, super. I co teraz? Mamy 60 dolarów. Kupmy sobie tutaj scyzoryczek po to, żeby móc ludzi golić na The Baby albo na łyso po prostu. Więc musimy jeszcze jednego przynajmniej ogolić. On już chce na The Baby. Dobra, spoko, więc Milton, zaskoczyłeś mnie. Więc jako The Baby możemy od razu tutaj sobie naszym scyzor... Jak to się nazywa? Skalpel? Nie. Nie wiem, ostrzem. Naszym ostrzem tutaj ogolić pana Miltona. Kurde, 10 dolarów, bo oczy mu przeciąłem. Milton, mówiłem ci, nie ruszaj się na krześle, jak mam brzytwę w ręku. Dokładnie, to jest brzytwa. Żadne ostrze, mano, tylko brzytwa. Taka maszynka dla prawdziwego mężczyzny. Ciężko się tutaj steruje, powiem wam szczerze. Sterowanie jest takie dość toporne i dość... W sumie, kurde, w każdej grze mówię, że sterowanie jest toporne. Szybko, bo tu też czas się liczy. Ukończyliśmy, Milton. Jak ci się podoba? Dokładność znowu. Znowu będzie idealnie. Mówiłem? Szybkość też. Pff, kurde, pierwszy raz chyba mam szybkość idealnie, więc bardzo szybko nam to poszło. Wszystko... wszystko na maksa po prostu. Ile zarobimy? 7, 85 dolarów i 5 dostaliśmy. Ale dostaliśmy A, więc najlepszą ocenę można chyba A plus dostać. I to jest chyba najlepsza ocena, ale mniejsza. Kolejny tutaj nasz klient Ronald na The Baby. I co ja tu wam chciałem powiedzieć? No, jak widzicie, troszkę się pozmieniała oprawa graficzna. Znowu i troszkę się pozmieniała tutaj ogólnie charakterystyka tych wideo. Wracam troszkę do tych bardziej montowanych filmików. Przynajmniej na chwilę. Mam taką ochotę obecnie tak właśnie w takiej formie te filmiki nagrywać, więc musicie zostawić teraz... A, jeszcze właśnie zaczyna się żebranie o łapki na moim kanale. Teraz, jeżeli chcecie kolejny odcinek z jakiejś śmiesznej giereczki, to 130 łapek muszę zobaczyć. To jest takie wszystko wyliczone dokładnie. Średnia z ostatnich 10 filmów, tak żebyście dali radę to spokojnie zrobić, ale żeby było zawsze troszkę więcej niż zawsze. Więc jeżeli chcecie jakąś kolejną śmieszną giereczkę na moim kanale, to... Go ahead, na dół i zostawić łapeczkę w górę. Nie no, żartuję oczywiście. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie, ale jeżeli chcecie, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Kolejny raz maksymalna ilość punktów w dokładności, ale teraz dużo wolniej nam poszło i już to zauważył. Ale tak czy siak klient jest zadowolony, więc łapeczka w górę. Ile dostaliśmy? 85D. Dobra, i mamy... Leland Martin. Leland Martin chce nowy styl fryzury, którego jeszcze nie robiliśmy tutaj razem, czyli chce The Goat, czyli tak zwaną kozią bródkę. Ja myślę, że w koziej bródce jestem specjalistą. Przez długi czas swojego życia nosiłem kozią bródkę
I kurde, wiem jak to zrobić. Nie martw się, Leland, jesteś w dobrych rękach. Tylko właśnie, jaką on chce tą kozią bródkę? Taką mniejszą troszkę i taką wygoloną tutaj u góry, więc tutaj wygolimy. Kozia bródka już jako tako jest. Dobra, tutaj troszkę bez przesady, Manu. O, myślę, że to jest idealna kozia bródka. Tylko jeszcze tutaj by się to przydało wygolić. No, usuń. Dobra, ogolone. Jest kozia bródka. Wygląda identycznie jak na zdjęciu, więc jeżeli nie będziesz zadowolony, to wypad. Musi być dokładna idealność. Dokładnie. Tutaj wszystko na trzy. Okej, kolejna nowa fryzurka. Mike przyszedł do mnie i mówi: Mano, kurde, słyszałem, że otworzyłeś nowy zakład we Wrocławiu. Ja mówię, no stary, jeszcze pytasz? I mówi do mnie: słyszałem, że zrobisz mi sideburns. Ja mówię, stary, jestem mistrzem sideburns. No i właśnie w taki oto sposób siedzimy teraz tutaj na tym fotelu i opowiadamy sobie śmieszne historyjki. Dobra, tutaj wygląda to spoko, tu jeszcze musimy wąsika szybko ogolić, bo o kurde, no mi się zamachło. Dobra, to tutaj po prostu obniżymy też to. Żeby było mniej więcej równo, nie? Tutaj też musimy w takim razie. Dobra. Myślę, że starczy i teraz tak, bierzemy maszynkę i tutaj normalnie na tego leniuszka musimy polecieć. Tak samo to się robi. Tutaj jeszcze widziałem, że ci zostało. Teraz tutaj doły jak najszybciej i jak najdokładniej. I będziemy w domu, no. Będziemy w domu, ludziska. Wszystko się uda, zobaczcie, tutaj też musimy szybciorem, no znowu nie mogę tam na dole, więc, ale mam już technikę, że to wystarczy chyba tak jakoś, nie? Tak od góry, no weź, no ogól tam też. No nie mogę, no. Okej, jest, koniec. Czy to będzie hit? Taki średnio bym powiedział, średnio. Mamy $500, kupmy coś nowego. Kupmy sobie tak, Clippers, no... Srebrny Clippers i kupmy sobie Basic Small. Nie wiem co to da, ale zróbmy to. On tutaj też mówi do mnie: Mano, przed chwilą ogoliłeś tamtego drugiego Majka chyba, który się nazywał, idealnie. Mi też musisz tak zrobić. No to ja mówię: siadaj ziomuś, już robimy sideburnsy, które są identyczne z dwóch stron. No zobaczcie, praktycznie to samo. Zero różnicy. Teraz tutaj szybciutko bródkę i bierzemy silver. Nową maszynkę dostaliśmy, która będzie chyba jeszcze lepsza. No nie wiem, czy taka lepsza. Nie powiedziałbym wcale, że ona jest lepsza, bo nie mogę nią nic ogolić, kurde. Chociaż teraz, o zobaczcie, idzie dobrze. Kurde, chyba się nauczyłem sterowania. Dobra, finish. Koniec. Idealnie to wyszło. Nawet dostaliśmy koronę za szybkość. Więc... nie mamy więcej pieniążków, więc lecimy z kolejnym tutaj klientem na DaBaby, kurde. Ja tu moją nową maszynką chciałem się pochwalić, ale w sumie tutaj większym ostrzem też możemy się pochwalić, nie? Też będę cię szybciej golił dzięki temu, więc będziemy może nie najlepszym, może nie najbardziej dokładnym tutaj salonem barberczym w mieście, ale będziemy z pewnością najszybszym. Myślę, że właśnie dlatego będą do nas ludzie przychodzili. Jestem ciekaw, czy tutaj są też ludzie z innym rodzajem brody, czyli na przykład z taką wielką, długaszczą brodą. Myślę, że mogliby tacy być, nie? W sumie byłoby fajnie, gdyby tacy byli. No tutaj jeszcze tylko zostało. Dobra, koniec, jesteś jak dzieciątko. Wszystko na maksa, a dostaliśmy po raz kolejny. No i mamy tutaj nowego pana, który chce, żeby został ogolony na dezapa. Tomas wbija do mnie tutaj do studia i mówi: Mano, słyszałem, że robisz tak zwane dezapa. Ja mówię: pewnie, że robię dezapa. Tutaj trzeba tak delikatnie polecieć. Okej. Bo, no wiecie, tutaj musimy też zostawić taką jak do koziej bródki. Kurde, to już będzie takie całkiem ciężkie. Tutaj musimy zostawić trochę brody, ale tutaj już wyciąć. Okej, teraz tak o góry musimy też. Już opanowałem sterowanie trochę. Po prostu wystarczy przyłożyć to. Okej, tutaj, więc teraz tak, tutaj trzeba wyciąć. No, go to. Okej, ty, no idzie mi dobrze. Wolno, ale dobrze. Okej. No myślę, że jest w
porządku, chciałem powiedzieć, ale no troszkę nie wyszło. Dobra. I tak samo jak na zdjęciu jest. Ziomek, Tomas, no i jesteś zadowolony i to się liczy, Tomas. Kupimy sobie nową brzytwę, bo czemu by nie? O, akurat teraz ją wykorzystamy. Tak, to jest ta nowa? Nie wiem, to jest najlepsza brzytwa, jaką mieli. Więc wydaje mi się, że... O, no kurde, ona to pięknie goli. Po prostu... marzenie każdego barbera, żeby mieć taką brzytwę, która tak... O kurde, ale nie po oczach. Ziomeczku, teraz zobaczcie na tą szybkość, na tą precyzję. Mua! Wszystko najlepiej. Szybko zarobimy na kolejny... tutaj coś... A nie, to już było. Na The Goat. Więc bierzemy naszą nową maszynkę. I tutaj tak, tutaj robimy boczki. Tutaj, o tak, o tutaj. No kurde, ta maszynka też jest tak dobra, że niechcący ogoliłem nawet kozią bródkę. Nieważne, no. Będziesz zadowolony, mam nadzieję. Chciał kozią bródkę, nic z tej koziej bródki mu nie zrobiłem, a i tak dał wszystko na maksa. To się nazywa respekt. To jest ten moment, kiedy wy już jesteście najlepszym barberem na świecie i nieważne co zrobicie im, oni i tak dadzą wam wszystko na maksa, łapkę w górę i najwięcej pieniędzy. Więc teraz Melvin chciał The Lazy, a ja mu kurde zrobię coś śmiesznego. Nie wiem co on... O, zrobię mu śmiesznego tak, że wygolę wszystko na dole i zostawię mu taki pasek na górze. I wydaje mi się, że to będzie całkiem śmieszna fryzura. Co wy o tym myślicie? Czy to będzie śmieszna fryzura, czy nie? Czekajcie, bo nie pamiętam, jak to tam zrobiłem. Tak, o tutaj wygolę i jeszcze tutaj ten kawałeczek. I tutaj brodę mu wygolę. Żeby miał tylko taki paseczek. O, idealnie. I teraz na górze wąsy jeszcze zgolimy. Tutaj. I tutaj. Psz, kurde, to jest moje marzenie zawsze było. Zobaczymy, co Melvin na to powie. No... Melvinowi już się nie spodobało, więc nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Lecimy dalej z goleniem, teraz już mam nadzieję... nowa fryzura, jakiej jeszcze ani razu nie robiłem. Więc tak, pierwsze co, bierzemy tutaj nasz scyzoryk i golimy boczki. Boki, dobra, myślę, że starczy. Tutaj tak samo, boki trzeba wygolić. No ta maszynka jest świetna, więc boki wygolamy. Okej, i na tym będziemy musieli popracować. Bierzemy małą brzytwę i tutaj wygolamy taki środeczek wygolamy. O, troszkę za daleko chyba poszedłem. Chociaż może i nie. Okej, i teraz tak. Tutaj trzeba tak samo wygolić. Tak samo tutaj trzeba wygolić. Czy to jest to, o co on prosił? Wydaje mi się, że wygląda identycznie, nie? Więc go. Finish. Prawie. Nowa fryzura, której jeszcze u nas nie było, więc bierzemy tak. Największy scyzoryk, bo Joe wpada do mnie do warsztatu i musimy po prostu mu zrobić taką fajną, takiego fajnego wąsika, więc najpierw ogolimy wszystko tutaj po bokach, bo to nam do wąsa się nie przyda zbytnio. Ogolimy też całą tutaj brodę, bo broda do wąsa też nam się nie przyda. I teraz tak, musimy wziąć mniejszy scyzoryk, żeby tutaj środeczek uciąć, bo chcę taką dość długą tą brodę, tak jak tutaj na przykład, nie? Więc tutaj też wytniemy, lekko tak z tej strony i tutaj jeszcze trzeba trochę nad tym popracować. Tu jest idealnie, finish, to jest to czego Joe oczekiwałeś, na pewno. Pewnie, kurde, jestem najlepszy po prostu. Myślę, że gdyby przyznawali gwiazdki Michelina z najlepszego barbershopa w mieście, to ja bym dostał wszystkie. Kolejna nowa tutaj, patrzcie, nowa fryzura, tylko The Pencil się nazywa, czyli ołówek, tak? Czy tam długopis? Ołówek chyba. Ale ja nie wiem zbytnio, jak mam ją zrobić, bo on nie ma takich prostych wąsów, więc jak mam zrobić mu w prostą linię wąsy, które są zakręcone? Może być cię... O kurde. Chyba już mi się to nie uda. Chociaż może to właśnie o to chodziło. Weźmy mały scyzoryk, znaczy mały ten. I psz, to o to właśnie ci chodziło. Dokładnie. Kolejna nowa tutaj fryzurka. Patrzcie, więc tak. Na początku, na środku musimy wyciąć. Wycięliśmy i teraz tak. Tutaj musimy też wyciąć. Dobra. To jest delikatna robota. To jak nie wiem w czym. Jak w kostnicy po prostu. No, wszystko musi być idealnie. A u mnie... W manojkowym shopie, barbershopie zawsze wszystko jest idealnie. Bierzemy nasze duże ostrze i teraz tak. Tutaj wygalamy szybciutko i lecimy dalej z koksikiem. Tutaj trzeba ogolić. I to będzie tyle. Kurde.
To już chyba 18 dochodzi. Czas będzie zamykać nas barber shop. Idealnie. Dobra, na dzisiaj w moim barbershopie to wszystko. Dochodzi właśnie 18, czas zamykać. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli chcecie przyjść do mojego barbershopu, to zapraszam. Ale najpierw trzeba się zapisać lajkiem pod tym filmem. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk pod spodem. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.